O genezie święta zmarłych i dnia zadusznego oraz o refleksjach związanych z tym dniem opowie nam ksiądz Jacek Maćkowiak z parafii świętego Józefa. Listopad nieodłącznie nam wszystkim kojarzy się ze świętem zmarłych, z dniem zadusznym. Przeto dzisiaj do studia zaprosiliśmy księdza Jacka Maćkowiaka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I poprosiliśmy o kilka słów na ten temat. Proszę księdza, jaka była właściwie geneza tych świąt? Genezy uroczystości Wszystkich Świętych trzeba szukać sięgając do początku chrześcijaństwa, do pierwszego wieku, prześladowania za czasów Nerona. Pierwsi wyznawcy oddający swoje życie za wiarę w Chrystusa. Na grobach tychże świętych, których zaczynają tak ich nazywać, gromadzą się wierni, rokrocznie. I dzień śmierci uważają za dzień narodzin dla nieba. Ale tych bezimiennych męczenników, którzy oddali swoje życie za Chrystusa, przybywało. Dlatego też potrzeba jednego dnia, w których można by im oddawać cześć. I dlatego też w kościele antiocheńskim w IV wieku już wyznaczono drugą niedzielę po Zielonych Świętach, gdzie właśnie czczono wszystkich męczenników świętych pańskich. To jest pierwszy moment. Drugi moment to 608 rok, gdzie też papież Bonifacy IV powierza świątynię, byłą świątynię pogańską i zamienia ją na świątynię chrześcijańską ku czci Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych pańskich. I druga data, która jest dla nas istotna, to 935 rok, gdzie papież Jan XI wyznacza dla tych wszystkich bezimiennych świętych, jak i również dla wszystkich świętych, których Kościół wymienia imiennie, jeden dzień czci. Jest to 1 listopada. Są to niewątpliwie święta specyficzne. Właściwie do jakich refleksji powinny nas skłaniać? Do jakich refleksji tutaj powinny skłaniać właśnie te dwa święta? Każdy człowiek doświadcza, żyjąc tutaj na ziemi, przemijalności. Z tym się spotykamy każdego dnia. Wystarczy przejrzeć gazety, przyjrzeć się naszej codzienności. Jako ludzie wierzący, chrześcijanie, doświadczamy również tego i patrzymy, że mamy tutaj spełniać swoje zadania na ziemi, a zarazem chrześcijanin, jako człowiek wierzący, to ten, który ma być wpatrzony w niebo. Spełniając tutaj swoje zadania, swojego codziennego życia, ma również wierzyć w to, że jest przygotowane dla niego inne miejsce, życie wieczne. I wezwanie, które łączy się z tymi świętami, z uroczystością Wszystkich Świętych, to właśnie, aby w swoim codziennym życiu zmierzał ku niebu, budując już tutaj Królestwo Miłości, Ewangelii Chrystusowej, właśnie tutaj na ziemi już budując niebo, aby kiedyś to niebo osiągnął na wieki. I również dzień drugi, który następuje bezpośrednio po uroczystości Wszystkich Świętych, to dzień zadusznych. Modlimy się w tym dniu za dusze wszystkich naszych bliskich zmarłych. Również nasza modlitwa tutaj wyraża przede wszystkim wiarę, że to Jezus, Bóg, jest źródłem naszego przyszłego życia, życia w niebie. Dlatego też chrześcijanin ma z nadzieją wpatrywać się również w górę, z nadzieją zmierzać ku życiu wiecznemu, którym jest niebo. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.